Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta, to jest Gerwazy de Słoń, Ser Gerwazy de Słoń, a to jest kolejny odcinek Spin Tires, na który was bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam. No i niech to chuj. Chociaż coś idzie, o wow. Czasami trzeba kołami pokręcić, wiecie, i faktycznie idzie. Że wiecie, tutaj wspomaganie kierownicy to jest bajka, w sensie bujda, a czyli że nieprawda, a kręcenie tą kierownicą, jakieś, nie wiem, kontrola trakcji, to już w ogóle jest kosmos. I po prostu kierownica nie odbija na takim terenie. O fuck, zaraz mi zleci ten ładunek. Się robi późno. No ja wiem, że dasz sobie radę. No nawet mnie nie denerwuj, kurde. Bo ledwo wyjechałem. Chociaż lepiej, żeby tu się zestrało, niż gdzieś dalej, ale... Ale cholera jasna, no. Lepiej, żeby się w ogóle nie zestrało. Pierwsze bajoro przejechane. Jeszcze kurwa 1000 przed nami. Jej! Super. Zajebiście po prostu. Pasjonujące. Ile ja będę tam jechał, no. No tutaj to słabo to widzę. Zwłaszcza tą pomarańczową ciężarówkę. Więc niestety będę musiał tym czołgiem tutaj dojechać. Typem E. Był taki proszek kiedyś, no nie wiem czy go produkują nadal, ale był taki proszek E. Nie wiem kto wymyślił kurwa, żeby nazwać jakikolwiek produkt E. Literą, naprawdę. Tak jakbym, nie wiem, zaczął produkować wykałaczki i nazwał je 2. Nie, bo to by było kurwa, że wymyślił, a wykałaczka, bo 2 końce ma do użycia. Nie, to nazwałbym 3. O. I nikt by nie wiedział o co chodzi. Czy ja też bym nie wiedział o co chodzi? Nie, może to jest jakieś, nie wiem, nazwiska, tylko że... Od swojego nazwiska raczej nie nazwałbym produktu P. Bo jest kurwa 1 100 582 321 triliardów nazwisk zaczynających się na literę P. To nawet nie była liczba. I zapada ciemność, ciemność, ciemność. Gównowice, nietoperze latają nad głowami. Moje rapsy są chujowe. Bo słucham death metalu, hehe. Dobra. No dobra, jak ten przejedziemy, to naprawdę będzie nieźle. Aczkolwiek myślę, że nawet nie ma sensu próbować tym pomarańczem przejechać tędy, co po prostu od razu zacząć, kurde, jechać tym czołgo samochodem i go tutaj podciągać trochę. Kurczę, boję się aż po prostu zatrzymać, wiecie? Boję się zatrzymać, bo mi się wydaje, że mi się ładunek spierdoli. Zatrzymajmy się na chwilę. Wow, prawie. Wow, dojechaliśmy prawie do końca. Dojedźmy jeszcze do końca. Ostatnie jezioro zostało. Przejdziemy to ostatnie jezioro. Dojedziemy do końca. To będę przeszczęśliwy i zobaczymy, co ten pomarańcz nam pokaże. Co on fajnego zrobi. No proszę cię, Baśka, dawaj, kurwa. Dawaj do przodu. Może ja powinien faktycznie ponazywać te samochody. Tylko są 2 takie same, nie rozróżniłbym ich, no. Ja powinienem wszystkie te samochody ponazywać. Na przykład tego bym nazwał Baśka. Bo wygląda jak nosorożec. Nie, nie, to sorry. Nosorożec, o, to jest dobre. Znaczy nie nazwałbym go nosorożec, ale trzeba to kojarzyć z nosorożcem. A imieniem, które mi się bardzo dobrze kojarzy z nosorożcem w tym momencie, jest Edmund. To jest nosorożec Edmund. To jest ciężarówka, która jest nosorożcem Edmundem. Dawaj, Edmund. Wierzę w ciebie, Edmund, dawaj, skoś to kurwa drzewo.
Ja pierdolę, już tak niewiele nam zostało i utknął. Edmund, dlaczego? Dobra, zostawmy, miałem powiedzieć, pochowajmy Edmunda, ale nie. Zostawmy Edmunda i zobaczmy, co nam powie ryba. 6-5, to jest ten? Tak. Co nam powiesz, pomarańczko? Zostawmy, niech będzie pomarańczka. Nieważne, że są dwa pomarańczowe i drugi nie może być pomarańczka. Albo niech każdy, niech obydwa nazywają się pomarańczka. O, to będzie pomarańczka i pomarańczka. To takie bliźniaki syjamskie, jeżeli chodzi o imiona. No i super, już nazwałem trzy ciężarówki. Jest, Boże, jestem z siebie dumny. Chociaż myślę, że może nadać im jakieś specjalne imiona, żeby czuły się specjalne. W sensie takie, wiecie, na przykład, nie wiem, Celina i... nie wiem, Celina i Genovefa, o. Nie, Celina i Cecylia, to, o, to jest świetne i to by się nadawało. I wiecie, takie, o, Celina, dobrze ci idzie z tym drewnem, a ty, Cecylia, tam siedzisz w warsztacie, chuja robisz, he, he. Dawaj, Celina. Jedziesz, 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 wierzymy w ciebie wszyscy. Celina, Celina. Dawaj do przodu, Celina. Ole, 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 ole. Ja pierdolę. I się zakopałem, fuck yeah. Dobra, zostawmy Celinę w tym miejscu. I ogólnie to pojedźmy po... Znaczy pojedźmy, pojedźmy tym samochodem. Trzeba cię jakoś nazwać teraz. Ty wyglądasz jak czołg. To po pierwsze. Wyglądasz też jak słoń bez trąby. Nie, nie wiem teraz jak cię nazwać, bo jesteś słoniem bez trąby. Zaraz coś mi przyjdzie fajnego do głowy, zobaczycie. Ach, nie, ten, nie w ten sposób. Tutaj nadwozie furgonowe mu dałem z tego względu, żeby po prostu mógł coś naprawić. Powiemy, kurwa, tak, 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 a, może, no chuj, tak, i tak, idź do Edmunda, drogi kolego, kimkolwiek, jakkolwiek masz na imię, zaraz ci wymyślę, spoko, spoko luz, ale fajnie by było jakbyś, a, no tak, blokady dyferencjału i miałem już powiedzieć napęd na 4 koła, ale on ma 8 kół, więc to raczej tak średnio. Napęd na wszystkie koła, o. Albo niech zostanie ten bieg i spróbujmy go cofnąć. Nie wiem, wiesz co, na razie mnie zawiodłeś. Dlatego na razie nie mogę nadać ci imienia. Bo myślałem, że lepiej sobie poradzi. Znaczy jest powolny, ale przypuszczam, że to będzie taki totalny czołg. Czołgosłoń. Czołgosłonie. Jak byście nazwali słonia? Jak dać na imię słoniowi? Bo Edmund jest już zajęty, jakby co, nie? Słoń, słoń, słoń powinien się nazywać... Gerwazy! O! Gerwazy, świetne imię. Idźmy, Gerwazy. Takie dostojne, taki ser Gerwazy de słoń. Ciąg D, nie wiem. Ser Gerwazy słoń. Który jest ciężarówką i wygląda jak czołg. Boże, ile w tym sensu, jestem taki z siebie dumny. Więc Gerwazy... Nie, Gerwazy sobie całkiem spoko radzi. W ogóle praktycznie nie widzę, żeby prędkość mu się zmieniała. Natomiast żre 30 litrów na minutę. Ja nie wiem, czy ja tam kurwa dojadę. Pokonałem ledwo 250 metrów i już zużyłem... I już zużyłem, on tam było 63, to zużyłem 37 litrów paliwa. Ja naprawdę nie wiem, czy dojadę. Gerwazy, ależ ty pijesz. No ale jak to słoń? Przecież nie wiem, czy teraz nie lepiej jakbyś był wielobłądem. O mój Boże, mój mózg. Wielbłądem. Ale już niech zostanie, że to jest słoń. Gerwazy. Ma żurawia, znaczy ogólnie ma taką trąbę. Nie. Jakoś nie wiem, jak to działa. Nie wiem, może myszką jakoś. O! Wow, jakie podpory ma. O kurde, Gerwazy! Zaskakujesz mnie.
A! Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego w lewo gałka to jest do przodu. Znaczy do góry w sensie. W prawo jest w dół, tak? Ja się zastanawiam jak dalej. Co dalej? Bo to nie o to chodzi. No, powiem wam, że Gerwazy zrobił dobre wrażenie i na tym się skończyło. Bo co ja mam sobie z tym hakiem niby zrobić? Znaczy rozumiem, że to jest... Aha, taki haczek. Ho, ho. Dobra. Ściągniemy to, wyjebać to drzewo, żeby jechać dalej. Niech ma podniesioną trąbę. Chociaż nie wygląda, ale niech ma. Najlepsze jest to, że po prostu montujemy linę do haku i do haka i do drzewa, zamiast zamontować hak do drzewa. Tyle w tym sensu. Boże, Gerwazy, masz dwie skrętne osie, a się nie wyrobiłeś na tym zakręcie? Naprawdę. Zawiodłem się na tobie. Zawiodłem się, Gerwazy, po stokroć. No dobra, na horyzoncie pierwszy z nieszczęśników Edmund. Gerwazy przyjechał do Edmunda w odwiedziny. Cóż to było za spotkanie? Włożył mu hak w mordę i pociągnął za sobą. Tak też się stanie. Haha, nie czuję, grymuję. Boże święty. Jak się to buja fajnie, łyja. Dobra, ciągniemy go. Chodź, Edmund, idziemy na spacer. Rzekł Gerwazy do swojego przyjaciela. I choć Gerwazemu nie po drodze było, to... Chuja muja, dzikie węże, nie mam pomysłu. Chodź tu ten Edmund. On tam o jakiś kamień zahaczył w ogóle. Przeskocz przez kamień, wszystko będzie dobrze. Dobra, Edmund jest wolny tak naprawdę. Więc możemy się przełączyć na Edmunda. Edmundo! Rucham silnik, Edmundo! Kurde, z paliwem to jest jednak cienko tutaj w tej grze. Aczkolwiek nie, ja sporo przejechałem Edmundem już, tak naprawdę. Przejechałem od warsztatu i... What the fuck? No ten kamień! Co ja mam z nim zrobić teraz? Odjedziemy troszeczkę. Troszeczkę chciałem odjechać. Następnie wrzucić ręczny. Skręcić koła. Jechać do przodu. Go! Dobrze, Edmund, radzisz sobie. Dawaj, dawaj, Edmund. O, świetnie na głazy. Cześć, Gerwazy, dzięki. Dobra, no to nasz Edmund jedzie w siną dal. Jedzie, 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 jedzie. I przejechał 10 metrów. Jej! Teraz trzeba naprawdę wymyślić trasę, jaką Edmund musi przebyć. To co mniej więcej mówiłem na początku, czyli... Znaczy na początku, wcześniej w sensie. Czyli ja bym przejechał ogólnie. Czy ta trasa tutaj wcale nie jest zła? To. I tutaj mamy właściwie trasę. Tylko tutaj jest jeszcze problem z zakrętem. Ewentualnie jakoś tędy nie, tędy nie, tędy nie. Kurczę, ta trasa wcale nie jest zła. Aczkolwiek możemy też spróbować tędy. Tu. Gdzieś tędy. Cofnąć się tu, objechać jezioro, nie, cofnąć się tu, pojechać tędy, tędy, tędy i tu od drugiej strony. Dobra, to zrobimy tak, żeby nie było tak samo, to właśnie zrobimy tak, czyli dojedziemy tu, pojedziemy tu, pojedziemy tu, pojedziemy tu, następnie pojedziemy tu, tu. Ja nie wiem, czy ja tutaj przejadę, ale jebniemy taką kreskę. Tu. Tutaj. Tutaj. Tu drogą. Jakkolwiek ona wygląda. Dojdziemy tu. Dojdziemy tu i będziemy u celu. Jej! Nie mogę się przenieść do celu, ale niesprawiedliwie. No, tak mniej więcej będzie trasa Edmunda wyglądała. Natomiast trasa Celiny, która jest tutaj... ze wsparciem aktywnym Gerwazego będą pojadą tędy,
Czyli mianowicie pojadą tu, tą trasą. Przejadą, bo ona jest dobra. Przejadą sobie tą trasą, to. Tu spróbujemy ich obrócić. I tutaj już sobie pojedziemy na wprost. Tak jak dojechaliśmy młodym. On musi mieć, bo to jest najmniejszy, on musi mieć ksywę młody. I pojedziemy tak jak młodym tędy i tutaj. I kurde, i zajebiście. Jeja, uda się. Nie, pewnie się nie uda. Nieważne, jedziemy. Póki co jedźmy. Edmund, musisz dzisiaj wyrobić normę, bo naprawdę. Czy już wstaje ranek, czy jak to jest, nie wiem. Możliwe. O Boże, ale ci to ślamazarnie idzie, wrzucę ci inny bieg. No nie mów, że się zakopiesz teraz, no bo to przecież jest niemożliwe. No ciśnij gazem! Ej, no nie wiesz, no przecież wrzuciłem mu ten bieg. Jakim cudem on tak się ten tegesował? Dobra, w takim razie wspomóżmy się drzewem. Trochę tylko tam. Tak się wspomożemy. A to, żem się kurwa wspomógł. Tam rozumiem, że... A, tak gaśnie silnik, okej. Tam nie. W takim razie... Trochę tak. Okej, teraz powinno już pójść. Dawaj, Edmund. Myślę, że dasz radę. W ogóle do czego służy ten pałąk? A czy ten pałąk na przodzie, ten jego róg nosorożcy? Nosorożca. Nosorożowy róg. To ma bardzo ten. To róg na nosie. Ma chyba takie znaczenie, że można by mieć tutaj. O kurwa. Ale to jest przejebana trasa. Że można by tutaj mieć żuraw i ten żuraw by wtedy na nim ten. I ten żuraw by na nim wtedy. On by na nim, wiecie, on by na nim. No dawaj, Edmund, dawaj. Dawaj, nie przystawaj. Kurde, no po prostu on się zakopuje teraz na każdym kroku. Czy to jest po prostu jakieś przekleństwo tej gry, że my mamy się zakopać tak czy srak? Czy ja mam się tu od drzewa do drzewa poruszać, czy o co chodzi? Myślałem, że raczej się tu jeździ w tej grze, ale widać nie. Myliłem się i to sromotnie. Że tak powiem, przesrany. Dobra, co my tu mamy przed sobą? Tutaj jest parę kamieni, ale małe kamienie dla Edmunda nie stanowią problemu jakiegoś większego. Aczkolwiek z ładunkiem, który ma Edmund na swoich plecach, jest taki problem, że jest kurwa ciężki. I się zakopuje w takich prostych syfach jak tu. Edmund, dlaczego? Dlaczego mi to robisz? Po tych wszystkich 15 minutach, od kiedy cię nazwałem, musisz mi to robić? Dobra, nie, Edmund akurat daje sobie radę. Edmund jest kurwa wytrzymały. Edmund to jest Edmund. Na Celina to taka pizdusia trochę. No i trzeba jej wybaczyć. No i nie, no Edmund się zawiesił. Dobra, Gerwazy będziesz musiał interweniować, ale Gerwazy na razie musi jechać po Celinę. Na razie Gerwazy musi cofnąć. Uruchom silnik. Gerwazy na straży, nigdy nie śpi. Zajebiście to wygląda. Na wsteczne dziwki, chłe. Ej, to jest dopiero przejebany pojazd. Wsiadacie z kumplem w dwóch i nawet nie macie jak kurwa porozmawiać, no. Kto to wymyślił? Nie, no, są jeszcze jakieś drugie drzwi, ale... Wow, Gerwazy, ale co ty robisz? Ja myślałem, że tam jakoś tak łatwiej będziesz chciał, ale widzę, że nie chcesz sobie ułatwiać. No więc dobrze, jedziemy. Ogólnie dewizą
w tej grze jest dobrze, jeśli jedziemy. Tak powinni reklamować tą grę. Jest dobrze, dopóki jedziemy. Kurczę, ja się naprawdę martwię o to jego paliwo. Patrzcie, że już spaliłem ponad 130 litrów. No już, no, 130 litrów w tym momencie. A nawet nie dojechałem do Celiny. Naprawdę będzie trzeba interweniować. Cecylia będzie musiała interweniować i przyjechać z paliwem. Dla Gervasego. Widzicie, Cecylia wcale nie jest taka, wiecie. Ona wcale taka nie jest. Ona jest ważna. Ona musi być. Bo młody to w ogóle dojebał akcję. Pojechał w poprzednich odcinkach, odkrywał teren, mówi, he, ja mam wyjebane, już nic nie zrobię. No i może się gówniarz opalać. Dobra, jesteśmy już koło Celiny. Będziemy stąd wyciągać. Właściwie nie wiem, czy ją nie przeciągnąć. O, tutaj są ten ładunek, który wcześniej Cecylia bądź Celina zostawiły, kiedy postanowiły zginąć w tym miejscu. Poddały się. Znaczy jedna z nich, nie wiem która. One mi się mylą. Oj, Gervasy, nie rób se ze mnie jaj, bo to już są jaja rzewne. Że ty tutaj będziesz mówił, że ty się chcesz zakopać. Słuchaj, ty nie jesteś strusiem. Nie zakopuj łba w piachu. Jesteś słoniem. Czyli wyciągasz trąbę. I ciągniesz. Za Celinę. Znaczy Celinę właściwie. Dobra, tutaj. No, nawrotka takim pojazdem jest masakryczna. To trzeba akurat przyznać. Niby mamy te dwie osie skrętne, ale i tak. No i Gervasy swą trąbą długaśną Cecylię chwycił za samą wargę. Ściągnijmy ją trochę. Ważne, żeby wyjechała. Jak już wyjechała, to można... W sumie Gervasy mógłbyś damę prowadzić tymi krętymi ścieżkami. Widzę, że masz jakieś, kurwa, niemałe problemy. Gervasy, ty sobie nie strój ze mnie żartów, bo się to źle dla ciebie skończy. No i jeszcze ją z bańki ciachnę. Znaczy, właściwie nie z bańki, tylko dupą jej wjechał w bańkę. No. Nie mogłem wycelować na to jeziorko, bo tutaj górą nie przejadę, bo już tutaj Celina bo Cecylia właśnie ugrzęzły. Więc ja nie chcę ryzykować. Właściwie mógłbym trochę z ją ściągnąć jeszcze. Byleby mi swoim nohalem długim nie wjechała w dupsko. Chociaż właściwie Gervasy jest bardzo dziwnym słoniem, on ma trąbę na dupie. Co Cecylia ma... Cecylia ma coś z przodu. Ewidentnie coś ma z przodu. Ja nie wiem, czy to jest Cecylia. Może to jest Cecil? Kto to kurde wie? Masakryzacja. Dobra, no to Gervasy ją tutaj, że tak powiem, przeciągnie. Przez te czeluście piekielne. To jest chyba najgorszy odcinek. I może, powtarzam, może od pewnego momentu, znaczy tutaj i tak musimy teraz jechać w stronę Edmunda, to nie ma znaczenia. I tak muszą się w trójkę spotkać. Są nierozłączną kompanią, ale jak się już spotkają, to chwycę, może chwycie Cecylią, bo ci, znaczy, jak ty miałaś, nie Cecylia, tylko Celina Cecil. Może Celiną bądź Cecilem chwycę jeszcze Edmunda za róg i go pociągnę i w ogóle będziemy taki... Nie, chyba tego się już nie da zrobić. A szkoda, żeby zrobić sobie taki pociąg z samochodów i... Znaczy dałoby się to zrobić na koopie, nie? Że na przykład, nie wiem, powiedzmy to jest... Ten samochód ja mam, to mam ja. Za mną na przykład T-Volt i za T-Voltem jeszcze trzeci samochód, nie wiem, powiedzmy też mój. T-Volt chwyta mnie, ja chwytam T-Volta. Tym samochodem i wtedy T-Volt ciągnie tamten, i tylko daje gaz i steruje, nie? A ja tutaj prowadzę całą wyprawę. Kurde, to by było zajebiste, trzeba to wypróbować. No tylko, że mi tutaj Gervasy teraz nie stroi fochów, bo tutaj się wcześniej Edmund zakopał.
Ty sobie nie możesz pozwolić na takie luksusy. Co ty myślisz, że ja ci funduję maseczkę, kurwa, z błota? Niespecjalnie, że tak powiem. Więc musisz przejść. No, za chwilę będziemy u Edmunda. Okej, zakończymy sobie tutaj ten odcinek, także dziękuję wam serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jak się wam podobało, to pamiętajcie, że możecie ocenić ten film, tak? Łapki w górę, wrzucajcie łapki w górę, bardzo, ale to bardzo będę zadowolony i zobowiązany. I piszcie komentarze, no i cóż, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!